Witam Państwa bardzo serdecznie, nazywam się Krzysztof Pakulski, mam dzisiaj czwartek, 29 dzień czerwca. Zapraszam na poranny przegląd spółek. Tradycyjnie rozpoczniemy od krótkiego podsumowania wczorajszej sesji na polskiej giełdzie i na rynkach światowych. Pomimo umacniającego się dolara i nie najlepszych perspektywach na rynkach bazowych, polskie indeksy zdołały zamknąć wczorajszą sesję na plusie. Około 0,2% zyskał WIG20, 0,4% szeroki indeks WIG oraz indeks małych spółek SWIG80. Najwięcej, bo 1% zyskał indeks średnich spółek WIG40. Wśród sektorów pozytywnie wyróżniały się wczoraj szczególnie trzy, które zyskały około 2%. Jest to sektor gier, nieruchomości oraz sektor energetyczny. Obroty na polskiej giełdzie wyniosły około 820 milionów złotych, z czego zdecydowana większość, bo ponad 700, przypadła na spółki znajdujące się w indeksie WIG20. Na Wall Street wczorajsza sesja przyniosła małą zmienność. Dow Jones stracił około 0,2%, S&P zyskał 0,04%, a technologiczny indeks Nasdaq zyskał około 2-3%. W Azji sesja dzisiaj nie przyniosła większej zmienności. Część indeksów była na plusie, część na delikatnym minusie. Trwa wyczekiwanie na publikację kolejnych istotnych danych związanych z inflacją. W piątek powinniśmy poznać dane inflacji indeksu wydatków konsumenckich, czyli tzw. inflację PCE w Stanach Zjednoczonych za maj. Jest to preferowany wskaźnik inflacji przez amerykański bank centralny, czyli Fed. Szacuje się, że w maju ta inflacja PCE wzrośnie o 4,7% rok do roku, czyli jeszcze znacznie powyżej oczekiwań średnioterminowych Fedu, które znajdują się na poziomie 2%. Poznamy też inflację w strefie euro za czerwiec, również w piątek, a więc jutrzejszy dzień pod względem danych makroekonomicznych będzie dosyć napięty i o dużym znaczeniu dla rynków. My tymczasem przejdźmy do polskich spółek i rozpocznijmy również dzisiaj od płockiego Orlenu. Orlen poinformował wczoraj w komunikacie w czasie sesji, że otrzymał zgodę na zagospodarowanie złóż Orn i Able Nord. Ogólnie łączny popyt, potencjał gazu ziemnego z tych złóż szacowany jest na 9 miliardów metrów sześciennych. Rocznie wydobycie ma wynieść około 400 milionów metrów sześciennych gazu. Początek wydobycia planowany jest na drugą połowę 2027 roku. Grupa Orlen posiada około 98 koncesji na norweskim szelfie kontynentalnym. Estes Holding nie wypłaci dywidendy za 2022 rok, przynajmniej nie wypłaci jej więcej, bowiem walne zgromadzenie zdecydowało, że przeznaczy 86 milionów złotych na kapitał zapasowy. Jest to około 55 groszy dywidendy, potencjalnej dywidendy, która nie zostanie wypłacona na jedną akcję. Wcześniej jednak z zysków za 2022 rok w październiku STS wypłacił zaliczkę na poczet przyszłej dywidendy. To było 27 groszy dywidendy na akcję. Na ten cel wtedy zostało przeznaczone ponad 42 miliony złotych. Jeszcze niedawno zarząd rekomendował wypłatę dodatkowo właśnie 55 groszy dywidendy na akcję, czyli tej pierwszej linijki widocznej na slajdzie, czyli 86 milionów złotych, które jeszcze miałyby zostać przeznaczone, ale tak się nie stanie ze względu na fakt ogłoszenia wezwania na akcję Estes Holding przez spółkę Eintain, która co prawda ogłosiła wezwanie po 24,80 zł, ale jednocześnie zaznaczyła, że nie chce, aby spółka wypłacała tą dywidendę, którą wcześniej zarząd rekomendował, czyli 55 groszy dywidendy na akcję. I tak rzeczywiście się stało. Komarch z kolei wypłaci 4 zł dywidendy na akcję z ubiegłorocznego zysku netto, czyli dokładnie tyle samo co rok wcześniej. Na ten cel ma zostać przeznaczone 32,5 miliona złotych. Pozostała część ubiegłorocznego zysku, czyli niecałe 35 milionów złotych, zasili kapitał zapasowy. Dzień dywidendy to 10 lipca, wypłata nastąpi 19 lipca bieżącego roku.
I na koniec alumetal. Alumetal i wezwanie Hydro na akcję alumetalu, które ma potrwać do 30 czerwca, czyli do jutra. Przypominam, że proponowana cena w ramach wezwania to 82 zł za akcję. I bardzo istotne, Hydro poinformowało w komunikacie, Hydro, czyli wzywający, że ma ponad 90% wszystkich akcji już objętych zostało w ramach wezwania. Czyli to wezwanie prawdopodobnie się powiedzie i dzięki tej liczbie ponad 90%, Hydro będzie mógł wycofać Alumetal z giełdy, co jest też celem Hydro i po to też przeprowadzone zostało to wezwanie. Na koniec prosiłbym o zapoznanie się z informacją prawną. Przypominam, że inwestowanie na giełdzie jest zawsze związane z ryzykiem. Życzę Państwu udanego dnia i do usłyszenia.